Witamy Państwa na kolejnym webinarze z cyklu Client Case, na których mamy okazję dyskutować o przykładach, jak firmy podchodzą do tematów dekarbonizacji i adresowania tego aspektu w ramach swojej działalności. Ja nazywam się Kamil Radziwon i wraz z Tomaszem Gałsińskim reprezentujemy dział Deloitte Sustainability Consulting Central Europe i realizując projekty m.in. z obszaru ESG. Dzisiaj w ramach dzisiejszego spotkania mamy przyjemność gościć ekspertów z Czech S.A. Magdę Cumanis, dyrektor do spraw relacji inwestorskich i ESG oraz Piotra Szlagowskiego, dyrektor do spraw strategii. Zanim poproszę gości o przedstawienie się, też o przedstawienie organizacji, którą reprezentują, poproszę Tomek Ciebie o wprowadzenie kontekstu do naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję po pierwsze naszym gościom, że zgodzili się. Ten strumień informacji, który i dzielenie się wiedzą, który właśnie jesteśmy, nazywa się u nas droga do dekarbonizacji i bardzo nam zależy, zresztą to zgłaszają nasi klienci, żeby pokazywać prawdziwe przykłady i żeby klienci mogli sami przedstawiać swoje doświadczenia, jak do tego podeszli, w jaki sposób się dekarbonizują, po to, żeby inni mogli na tej wiedzy budować i żebyśmy też wzajemnie się napędzali i dzielili dobrymi praktykami, więc jeszcze raz witam Państwa serdecznie w imieniu Deloitte i oczywiście naszych gości, jeśli można prosić o krótkie przedstawienie się i swojej roli i firmy również. Grupa Czech, może najpierw zacznijmy od tego, skąd jesteśmy. Grupa Czech jest jednym z największych wiodącym koncernem chemicznym działającym międzynarodowo. No, siedzibę tutaj naszej spółki matki mamy w Polsce. Mamy 6 linii biznesowych. Myślę, że głównie jesteśmy znani z produkcji sody kalcynowanej i w regionie jesteśmy najwięksi, jesteśmy drugim co do wielkości producentem w Europie. Pozostałe nasze działalności też są związane z szeroko rozumianą branżą chemiczną, czyli krzemiany, pianki, także biznes agro, więc tutaj musimy patrzeć bardzo szeroko też na to, jaką strategię zrównoważonego rozwoju możemy przyjmować. Jako grupa mamy ambitne założenia co do właśnie zrównoważonego rozwoju i tego wyrazem jest między innymi to, że mamy funkcję ESG w ramach grupy. Ja odpowiadam za relacje inwestorskie w związku z tym, że jeszcze jesteśmy spółką giełdową, a także właśnie za raportowanie zrównoważonego rozwoju, też za taką komunikację w obrębie zrównoważonego rozwoju. Nazywam się Piotr Szlagowski-Budacz, ja kieruję działem strategii na poziomie grupy Czech, więc do moich obowiązków należy definiowanie strategii. Jakby teraz realizujemy strategię ogłoszoną na lata 2022-2024, więc jesteśmy tuż za jej półmetkiem. I jej operacjonalizacja i pilnowanie realizacji kluczowych wskaźników, do których zobowiązywaliśmy się jakby dotychczas przed rynkiem, prawda, no teraz jakby przechodzimy jako grupa spore zmiany. I dzisiaj mamy przyjemność gościć Was z działu, po pierwsze biznesowego, od Departament Strategii, z drugiej strony mamy przedstawiciela działu ESG. I gdzie tak naprawdę w organizacji, w grupie Czech umiejscowiony jest temat ESG? Bo zazwyczaj jak rozmawiamy z innymi klientami, mają problem, gdzie tak naprawdę umieścić ten temat. Jedni klienci próbują umieszczać to w planie finansowym, inni bliżej tematów związanych z marketingiem, a gdzie tak naprawdę, uwzględniając też obecność Was, temat ESG jest umiejscowiony w grupie Czech. To pewnie też te dyskusje odbywaliśmy jako grupa, również rozważaliśmy opcję pionu finansowego, pionu głównego strategii, powiedzmy. Natomiast wydaje się... Ja bym powiedziała, że wszędzie jeśli właśnie tak, coś pominę. Natomiast zasadniczo ciężko wydaje się teraz znaleźć perspektywę, w której to ESG nam się nie pojawi, jeżeli wystarczająco dobrze się nad tym zastanowimy. Tak? W związku z tym, jeżeli tak jak w znacznej mierze robimy to w naszym przypadku, czyli próbujemy wejść w buty naszego klienta, zastanowić się, czego on oczekuje, jeżeli chodzi o właśnie perspektywę ESG z naszej strony, prawda? I to jest jakby jedno podstawowe podejście, tak, tam dojdę do kolejnych, no to wówczas okaże się, że przejście przez poszczególne produkty, przez procesy technologiczne pozwala nam znaleźć te punkty, które możemy sobie otagować, że to jest ESG, prawda, relevant, wszędzie w organizacji. I to będziemy jakby rozpoczynając właśnie od produktów, procesów technologicznych, logistyki i tak dalej, i tak dalej, a kończąc na finansowaniu, prawda, gdzie banki przychodzą jakby i też mają jednocześnie oczekiwania, a z drugiej strony oferty produktowe
dotyczące zielonego finansowania, co również z perspektywy naszego rozwoju jest istotne. No ale właśnie to jakby tak odrobinę, jakby jeżeli chodzi głównie o tę literkę E, environment, prawda, no to mamy, to pewnie jest najbardziej intuicyjne, ale z naszej perspektywy również bardzo ważne są działania w poszczególnych, w pozostałych dwóch, tak, social governance, jakby jedno słowo tylko o social, z tego względu, że jako grupa Ciech, zwłaszcza w naszej fabryce sody i soli w Inaugrocławiu, w Janikowie czy w Stasfurcie, to są bardzo duzi regionalni pracodawcy. W związku z tym ten wymiar społeczny naszej działalności jest również dla nas niezwykle, niezwykle istotny. I to może chwilę to przestanę. Tak, no mamy bardzo szeroko, patrzymy na temat ESG, dlatego jakby takie formalne przypisanie w odniesieniu do naszej grupy nie ma znaczenia tak naprawdę, czy ja raportuję do CEO, czy do CFO. Mhm. Tak naprawdę współpracujemy przekrojowo i w funkcjach tych takich headquarter, tak? Czy w ramach business unitów. Staramy się podchodzić do tego bardziej właśnie strategicznie. Teraz ja może ty o moim podwórku i o twoim. Bo tak naprawdę z każdej strony widzimy, że to ESG gdzieś tam pulkuje. Każdy już jest jakoś świadom. Bardziej widzę rolę naszego działu jako takiego koordynatora też przepływu informacji trochę, czego na przykład dobrym przykładem jest współpraca z działem zakupów jednocześnie w obrębie komunikacji z dostawcami, a z drugiej strony z ludźmi odpowiedzialnymi za sprzedaż w poszczególnych business unitach, gdzie my identyfikujemy potrzeby klientów i też nieraz odpowiadamy na ich ankiety, bo dużą częścią naszej pracy jest też komunikacja w ramach ratingów, w ramach zapytań różnych interesariuszy, czy to banków, czy klientów. I my zbierając te potrzeby z zewnątrz, jesteśmy w stanie też zaadresować je wewnętrznie i jakby znaleźć osoby do tego, żebyśmy się usprawnili w kontekście zrównoważonego rozwoju. I takim ćwiczeniem też, które mieliśmy przy okazji tego, co mamy wyjątkowe w naszej grupie, czyli komitetu ESG w ramach Rady Nadzorczej, to, że sprawdzaliśmy, czy na pewno wszyscy top menedżerowie mają cele związane z ESG, bo jakby ciężko sobie wyobrazić, żeby to było nieadekwatne do jakiegokolwiek obszaru naszej działalności. A to tylko spytam, to jest komitet w ramach Komitetu Strategii, czy to jest podkomitet, czy osobny w ogóle komitet? To jest osobny komitet ESG w ramach Rady Nadzorczej. Okej, dzięki. I on zapewnia taki streamlining komunikacji pomiędzy jakby działalnością operacyjną spółki, a właśnie całym governance'em nadzorczym. I to ma... No też pokazuje, jaki priorytet jest tematu, bo mógłby być częścią Komitetu Strategii czy audytu, a tu jest osobny komitet. I to sprawia, że też cała organizacja bardzo ma jasny komunikat o priorytetyzacji, tak jak Pan powiedział. Jeszcze jedna rzecz, którą można pewnie by powiedzieć jako taką wskazówkę, jeśli ktoś zastanawia się, gdzie umieścić zarządzanie tematyką ESG w organizacji, no to pewnie można powiedzieć, że to musi być na tyle dobrze centralnie umieszczona funkcja, która jest w stanie sięgnąć i wejść w dialog z każdym business unitem, z każdą jednostką na partnerskich zasadach i jednocześnie z bardzo krótką linią komunikacyjną do zarządu. Bo finalnie nie da się samego ESG robić osobno, tak jak mówicie, z tego co rozumiem, to całą organizację jednak trzeba włączyć w ten proces, aby tym ESG faktycznie prowadzić samą organizację, grupę w waszym przypadku. I wracając do tematu strategii, tak jak mówiłeś, jesteście w procesie realizacji strategii na lata 2022-2024. Jakbyś mógł odpowiedzieć, jak temat ESG, a przede wszystkim temat dekarbonizacji wpłynął na budowanie tej strategii i jak w ramach jej realizacji jesteście na półmetku, temat dekarbonizacji zyskał na znaczeniu i czy może się pojawiło także faktycznie nowe inicjatywy w obszarze dekarbonizacji zyskały na znaczeniu i się pojawiły na waszej agendzie realizacji na tą perspektywę strategii? To może bym odrobinę rozdzielił te dwa wątki, rozpoczynając od ESG w kontekście strategii, z tego względu, że mieliśmy pewne przesunięcie w czasie, też jakby rozwijało się nasze spojrzenie na tematykę ESG i na to, w jakim stopniu ona powinna być zintegrowana z działalnością biznesową. W związku z tym najpierw wyszliśmy ze strategią biznesową, a następnie rozwinęliśmy na jej podstawie dopiero strategię ESG. Tak więc jakby tak to wyglądało chronologicznie, natomiast pewnie patrząc naprzód, już myśląc o kolejnym okresie strategii, będziemy próbowali podejść do tego w sposób zintegrowany, żeby mieć jedną strategię, gdzie właśnie ta perspektywa ESG już wkomponowana jest w strategie biznesowe poszczególnych biznes unitów i całej grupy kapitałowej. Tak? Więc jakby to jeden wątek, ale w związku z tą chronologią właśnie, że najpierw nam się rozwijała strategia biznesowa, a potem strategia ESG, to
bardzo duży nacisk w samej strategii biznesowej mieliśmy na transformację energetyczną jako duży, powiedzmy, blok tematyczny. Tak? I tutaj mamy jako grupa wyzwania w czterech z sześciu business unitów związane z źródłami energii, zwłaszcza pary technologicznej, gdzie znaczna część naszej pary jest wytwarzana w no, leciwych już kotłach węglowych. Natomiast nasze, jak się spojrzy na strukturę kosztów naszych czterech business unitów, czyli soda, sól, krzemiany i opakowania, no to energia w różnych postaciach jakby stanowi jakby podstawowy element kosztowy. Tak? W związku z czym to siłą rzeczy stało się jednym z podstawowych elementów strategii biznesowej, właśnie mając jakby na uwadze, że to nie tylko kwestia nie wiem, jakby odpowiedzialnego sposobu uprawiania biznesu, ale także po prostu jakby bardzo ważny element naszych kosztów i naszej konkurencyjności na poszczególnych rynkach właściwych. I tutaj pewnie można powiedzieć o takich trzech kierunkach działań, które stosujemy w odniesieniu do każdego z business unitów. Po pierwsze, no to jest właśnie to co wspomniałem, to jakby to zastanawiamy się, w jaki sposób możemy zmienić paliwo, wymienić źródło ciepła. I tutaj mamy szereg inicjatyw, to pewnie może w dalszym toku rozmowy jeszcze do tego dojdziemy. Drugi element, idąc nieco dalej, to przyglądamy się samemu procesowi technologicznemu i próbujemy oszczędzać energię, usprawiać ten proces w taki sposób właśnie, żeby te utraty co do zasady najczęściej ciepła były jak najmniejsze. I trzeci element to najbardziej wymagający, ale też przynoszący często bardzo, bardzo duże korzyści, to jest to jest, powiedzmy, nowe podejście do samego procesu technologicznego, próba przerobienia tego procesu w taki sposób, żebyśmy nie tylko go optymalizowali, ale trochę takie reinvention, prawda, of technology. No i tutaj też mamy jakieś już, prawda, projekty, którymi się możemy chwalić, a które z kolei też otwierają nam być może drogę właśnie do jakichś innowacyjnych ścieżek rozwoju na przyszłość, jakby w perspektywie długoterminowej. To właśnie ja chciałem tutaj zahaczyć, bo na początku użyłeś słowa wyzwanie, ale w trakcie wypowiedzi mówiłeś o innowacjach. Czy to właśnie ta dekarbonizacja bardziej w obszarze strategicznym była postrzegana jako zagrożenie, czysto z kierunków regulacyjno-prawnych czy rynkowych, czy jako szansa, jakby tak zważyć? W gruncie rzeczy pewnie trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno ten komponent zagrożenia w przypadku dostępności alternatywnych źródeł energii był. I elementy regulacyjne bez wątpienia odgrywają istotną rolę, chociażby, nie wiem, koszt uprawnień do emisji CO2 i tak koszty energii, to bez wątpienia tak jakby, no, tak, więc jakby to na pewno jako, powiedzmy, wyzwanie czy zagrożenie, tak. Natomiast z drugiej strony jakby, no, to dobre przerobienie tego tematu pozwala czasami w niektórych business unitach na znaczącą ucieczkę do przodu, zbudowanie pozycji konkurencyjnej właśnie w oparciu o nasze oszczędności kosztowe. No i tutaj, powiedzmy, nasz wewnętrzny zespół R&D chociażby opracował autorską technologię do odzysku CO2 w procesie produkcji sody, co z jednej strony pozwala nam ograniczyć ilość emitowanego CO2 o kilka tysięcy ton, natomiast z drugiej strony jakby istotnie nam obniża koszty w samym procesie. Tak więc jakby biorąc pod uwagę, że to jest jakby nasza własna technologia, no to też mamy pewność, że no na tym odcinku, prawda, jesteśmy, tak, lepiej pracujemy się versus konkurencja. Czy też można powiedzieć, że faktycznie wasza transformacja to jest tak naprawdę dbanie o wasz rachunek zysków i strat, zarządzanie tymi kosztami. Tak naprawdę dlatego też ten temat jeździ u was tak wkomponowany w temat biznesowy. I wracając jeszcze do strategii i do tego, jakie działania już realizujecie, czy mieliście może, mając na uwadze też rosnące znaczenia tematów ESG, czy macie może przykład działań, które zrealizowaliście w ramach ostatniego, nie wiem, roku czy dwóch, które nie były zaplanowane koniecznie w nie były koniecznie zaplanowane w strategii, a które faktycznie ze względu na otoczenie, czy to zewnętrzne, czy wewnętrzne, zdecydowaliście się wdrożyć i zaplanować w ramach obecnej strategii?
No tutaj myślę, że może case takich inwestycji kapitałowych, które analizujemy, tak, różne projekty wynikają. I fakt, że teraz to już nie jest tylko kwestia tego, że liczymy rachunek ekonomiczny tego, tak, tylko istotnym argumentem przemawiającym za zainwestowaniem w jakieś usprawnienie na przykład, i to takie mieliśmy case'y ostatnio też na spotkaniach różnych biznesowych, że argumentem może być to, jak ograniczymy na przykład wpływ na środowisko, czy zredukujemy emisję, tak, że poza efektywnością energetyczną to też jest, nawet w spółkach, które nie są pod ETS-em, czyli nie mają wprost tego kosztu emisji CO2, ta świadomość jest już na tyle duża, że to już jest taki argument istotny. Czyli zmiana w ogóle procesu inwestycyjnego i tak, kryteriów, które definiują, jakie projekty definiujecie, w jakiej kolejności, uwzględnienie tych aspektów. Dokładnie tak. I często też, co za tym jeszcze idzie, uczenie się przez organizację, i powiedziałbym, że to jest bardziej proces, w którym jesteśmy, uczenie się przez organizację, w jaki sposób dobrze oszacować te korzyści. Tak, no jakby jak budować business case, prawda, pod inwestycje, prawda, to wszystkie organizacje z grubsza wiedzą, a potem dochodzi ten komponent, w jaki sposób jakby oszacować wszystkie te korzyści, które niekoniecznie mają od razu wymiar monetarny, natomiast później, jeżeli już wejdziemy jakby w przebadanie relacji z klientem, okazuje się, że daje się to również wycelić. To ja może ten temat właśnie rynkowy bym zahaczył, bo jesteście jedną z pierwszych firm, która w Polsce zgłosiła się do Science Based Target. Gdybyście mogli powiedzieć, dlaczego właśnie wybraliście tą inicjatywę, jakie były przesłanki? Jedną podstawą było to, że Science Based Targets tak naprawdę jest w linii z tym, do czego będą nas zobowiązywały regulacje. To jakby kierunek Unii Europejskiej jest już obrany, jest on zgodny z porozumieniem paryskim, a Science Based Targets jest chyba najlepszym możliwym sposobem zwalidowania, czy to, co robimy, rzeczywiście wpisuje się w to porozumienie, w to, co nas czeka regulacyjnie. A z drugiej strony też chcemy dać naszym klientom taką gwarancję, że nasza strategia jest przemyślana, że jest osadzona mocno w realiach, jest poparta dowodami naukowymi. Tak? Ale jeśli pamiętacie ten moment, to bardziej była analiza otoczenia, że rynek, klienci, konkurencja idzie w Science Based Target, czy to była wewnętrzna wasza analiza, żeście się zgłosili? Tutaj możemy wypowiadać się raczej za naszych kolegów z zarządu bardziej. Okay. Ale myślę, że to bardziej była kwestia też dania takiego jasnego przekazu, że może teraz jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy być, ale mamy jasno obrany kierunek. Okay. Powiedziałbym, jakby znowu oba elementy na pewno miały istotną rolę, bo z jednej strony jakby to, gdzie idzie rynek i czy jesteśmy w stanie za nim podążać, zwłaszcza w przypadku takiej grupy jak nasza, która konkuruje na rynkach międzynarodowych, więc jakby naszym punktem odniesienia są często duże międzynarodowe koncerny i nie możemy pozostawać ani kroków w tyle za nimi. Natomiast też ten taki wymiar zupełnie wewnętrzny, często do oceny projektów, jest nam bardzo, to nam również bardzo pomaga, bo w tym sensie to Science Based Targets mają określoną metodykę i pomagają nam dobrze zrozumieć, które parametry są istotne. Mhm. I wówczas, jakby, jak mamy określone te parametry istotne dla danego procesu, produktu i tak dalej, łatwiej jest nam też myśleć i wchodzić w dialog właśnie wewnętrznie z business unitami, no to co w tym momencie my chcemy, w jaki sposób chcemy się wyróżnić na rynku, tak? Ja dlaczego o to spytałem? Bo na rynku czasami, jak rozmawiamy z klientami, są te dwa podejścia. Jedno jest bottom, top down, czyli kierownictwo mówi, przyjmujemy commitment do celów dekarbonizacyjnych, chcemy się wpisać w Science Based Target i wtedy dajemy kierownictwu i pozostałym funkcjom, ekspertom organizacji jaką prośbę, przygotujcie tak naszą strategię, żebyśmy w to weszli. A niektórzy klienci najpierw się od dołu liczą i dopiero później się komitują, czyli mamy te ja dwa podejścia. Ja bym powiedziała, że raczej top down, z tym, że to jest bardzo mocno osadzone w naszych realiach biznesowych i w tym, na jakich rynkach my właśnie funkcjonujemy. I to jest też bardzo znamienne, że moment, w którym ludzie odpowiedzialni za sprzedaż mocno się interesują ESG, bardzo wysoko wpada wtedy na agendę organizacji też. Tak? Dla nas to jest z jednej strony nasza stabilność produkcji, tak, to zabezpieczenie możliwości w ogóle produkcji w jakiejś dalszej, odleglejszej to produkcji z jednej strony i sprzedaży też. Bo my działamy w oparciu o pozwolenia, tak? Także musimy przewidzieć jakby przyszłe regulacje i to, w którą stronę to pójdzie, jeśli chodzi o wymagania względem nas i wpływu na środowisko. I dlatego chcielibyśmy mieć gwarancję, że rzeczywiście
robimy to, co należy zrobić, a z drugiej strony to jest może taki trochę ideologiczny komponent, ale mam wrażenie, że dużo osób nawet nie zaangażowanych bezpośrednio w ESG docenia to, że pracują dla organizacji, która rzeczywiście chce coś zrobić w ramach tutaj. No tak, z wyprzedzeniem, tak, bo CSRD to dopiero za jakiś czas będzie Was dotyczyć. Tak. A jeszcze dążąc do tej samej metodyki Science Based Target, której założenia okazały się dla Was przede wszystkim kluczowe, mając na uwadze, że jesteście na początku łańcucha wartości dla wielu podmiotów? No dla nas kluczowe, a może tak trochę też podnoszące adrenalinę było założenie metodyki dotyczące tego, czy musimy ustanawiać cel tylko na scope pierwszy i drugi, czy na nasze emisje całościowe, które sprowadza się do tego, że jeżeli nasze emisje w scope trzecim, czyli w tym łańcuchu dostaw, przekraczałyby 40% ogólnych emisji, to musielibyśmy sobie taki cel ogólny ustawić. Nie spodziewaliśmy się, że tak będzie, chociaż... Nadzieja była. Był moment, moment zawahania, kiedy przy wstępnych szacunkach okazało się, że balansujemy na granicy. No i tutaj istotna, myślę, dla nas tak z punktu widzenia operacjonalizacji tych wyliczeń kwestia, to było to, że musieliśmy uwzględnić konsolidację danych. No to Kamil, tutaj możesz też się bo faktycznie w przypadku Waszej, w przypadku grupy Ciech, tym chyba aspektem dość ważnym jest po pierwsze aspekt, że macie 6 business unitów i w dużej mierze one między sobą współpracują. To znaczy jeden jest klientem dla drugiego albo dostawcą kluczowych surowców. I jak w przypadku grupy Ciech, gdzie naszym punktem odcięcia była cała grupa Ciech, wyłączyć te powiązania, żeby dwukrotnie nie uwzględnić pełnej emisji. Więc to wymaga na pewno dużej ilości rozmów z organizacją, aby wyłapać te punkty wspólne, chociażby przykład Ciech Cargo, który realizuje transport dla innych spółek z grupy i ta emisja znajduje się w zakresie 1 i 2, ale żeby też nie uwzględnić tej emisji w przypadku innych business unitów, które korzystają z usług Ciech Cargo i nie uwzględnić tej emisji również w zakresie trzecim. I faktycznie w Waszym przypadku ten temat emisji, że w zakresie trzeci stanowił poniżej 400%, okazał się faktycznie kluczowy i też nie jest zazwyczaj codzienny, bo raczej jak patrzymy ogółem na podmioty, to one ten zakres trzeci mają największy, stanowiący 80 albo i więcej procent całkowitej struktury swojej emisji. Ale to jest też specyfika Wasza, jesteście na początku łańcucha wartości, co buduje też pewien komfort, zakładam, dla Was, bo macie największy wpływ na zakres 1 i 2 i on tak naprawdę odpowiada za tą największą emisję w Waszym przypadku. Znaczy komfort pod kątem kontroli. Kontroli, ale nie koniecznie. Dyskomfort pod kątem presji tych, którzy są gdzieś dalej w łańcuchu. Tak, bo faktycznie nie znaczy, że to jest najłatwiej, że macie w zakresie 1 i 2, bo źródła emisji, które musicie zdekarbonizować, no to oczywiście tu jest pewne wyzwanie. No a propos tej presji, no bo ustaliliśmy, że to ostatecznie wyszło, że Science Based Target w zakresie Waszej działalności oczekuje na dziś tylko celów w zakresie celów w zakresie 1-2. Dobrze? Tak. Tylko jasz, ale no jakby w stosunku do innych klientów, którzy mają też scope trzeci i to jest ból głowy bardzo często, to jakby tutaj, nie mówię, że łatwiejsze zadanie, ale powiedzmy sobie, dzielimy sobie to na etapy. To byście mogli powiedzieć, jak te cele wypracowane wpisują się w oczekiwania klientów? Czy jak Wy to widzicie teraz? Czy widzicie, że te cele, które przyjęliście, one są w miarę spójne? Znaczy klienci z racji tego, że my jesteśmy takim biznesem commodity, jeżeli oni liczą swój ślad węglowy, to produktu, no to im niższe są nasze emisje, tym dla nich korzystniej, tak? Więc jakby tutaj to jest potwierdzenie naszych ambicji też w zakresie redukcji emisji. Tu jeszcze może wracając troszkę do tych kwestii związanych z metodyką, bo myślę, że bardzo takie założenie, które dosyć chyba szeroko funkcjonuje w ramach takiego stereotypu SBTI, jest takie, że SBTI oczekuje redukcji co roku jakby stopniowo do określonego celu, co w przypadku firm działających tak jak my tutaj, żeby zredukować się, to musielibyśmy bardzo duży capex ponieść, żeby wdrożyć projekty, które nieraz trwają lata do tego, żeby rzeczywiście one zredukowały ten nasz ślad węglowy, to odejście od węgla. Później mówimy o skokowej tak naprawdę redukcji, nie liniowej. Tak, więc SBTI dopuszcza to, żeby te redukcje były skokowe i żebyśmy po prostu tutaj pokazywali nasze działania w celu osiągnięcia tego, co deklarujemy. My rzeczywiście w takiej komunikacji potocznej mówimy, że to jest jakieś tam, nie wiem, 4-2% rocznie, tak żeby jakby... Natomiast rzeczywiście SBTI mówi, podaj swoje cele między 5 a 10 lat,
ten cel, tak. ten docelowy. Natomiast pewnie ta ścieżka w komunikacji takiej do rynku w przyszłości będzie jednak pokazana tym właśnie tą ścieżką, czy to w ramach CSRD, jak planujemy realnie, w którym momencie jest ten skok, od czego on jest uzależniony. Mhm. Tutaj też, jeżeli jeszcze Pan pytał o te nasze cele w zakresie ESG w relacjach z klientami, mhm. tak? No to jedna rzecz, której staramy się pilnować, to po to dobrze zrozumieć też, jakie cele są naszych klientów, po to, żeby być do tego w stanie zdefiniować własne ambicje, żeby nie okazało się, że to jest kryterium wykluczające, tak? Natomiast raczej i tutaj wracamy jeszcze do wcześniejszego wątku też. Jeżeli jesteśmy, znaczna część naszych biznesów są biznesy commodity, gdzie produkt jest, trudno jest się samym produktem wyróżnić, tak? Można konkurować ceną, niektórymi warunkami, prawda, dostaw i finansowania i tutaj dochodzimy właśnie do tego komponentu ESG, który jest nowy w układance. I on pozwala nam rzeczywiście też jak dodatkowo dać jeszcze pewną wartość klientowi, mhm. ponad te standardowe parametry, gdzie z konkurencją, prawda, już wszyscy są wszystkiego świadomi, no tutaj jest jakieś, otwiera się nowe pole do podjęcia rywalizacji. To jeszcze tylko właśnie dodam, że na dzisiaj Science Based Target na dzisiaj oczekuje w tym jakby celu 1,5 stopnia, żeby w skopie 1 i 2 generalnie to była ta ambicja 1,5 stopnia, czyli my tam średnio mówimy ponad 40%, 40-50% redukcji w dekadę, a w skopie trzecim pozwala firmom redukować się jeszcze z tą ścieżką well below 2, czyli 25%. To z Państwa punktu widzenia, to ja się przychylam, to co Pan powiedział, bo Wy stanowicie większość w tym skopie trzecim dla klienta, bo tu jest ta główna wartość nadbudowywana w tym produkcie. W związku z tym, jeżeli Wy dekarbonizujecie się w tym tempie 1,5 stopnia, no to nawet wyprzedzacie trochę oczekiwania klientów, bo oni mówią, tu mówili 25 w dekadę, a Wy już robicie istotnie więcej, bo zgodnie z 1,5 stopnia. Czyli to rzeczywiście jest możliwość do komunikacji tej przewagi i pomocy klientowi w szybszej dekarbonizacji w skopie trzecim. Jeszcze jeden komentarz co do samej metodyki, która myślę, że dla Was też jest istotny, to jest to, że SBTi mówi, żeby zdefiniować cel minimum na horyzont 5 lat, nie krótszy. Co też odpowiada trochę na to, jakie mają wyzwania firmy technologiczne, produkcyjne, które potrzebują czas, żeby wdrożyć program inwestycyjny, który nie jest do wdrożenia w rok czy dwa. Mówimy tutaj o perspektywie 5-10 lat jako taki okres, który można tak naprawdę w jakimś wymiernym aspekcie wdrożyć działania dekarbonizacyjne. A ten kończąc trochę ten wątek Science Based Target, jakbyśmy mogli jeszcze podsumować trochę w temacie i to strategii biznesowej, ale w temacie strategii, w temacie transformacji grupy Ciech. Jakie działania w zakresie dekarbonizacji będą miały dla Was najistotniejszy wpływ do tego, aby te cele osiągnąć? Ja wiem, że chwilę już o tym mówiliśmy, ale żebyśmy mogli trochę to już podsumować dla naszych słuchaczy. Na pewno jest to transformacja energetyczna, czyli wymiana źródeł energii, które mamy, odejście od zasilania węglem, czy pozyskiwania paliw technologicznej z węgla. I pierwszym projektem w dużej skali, który jest realizowany i już na pewnym stopniu zaawansowania, to jest instalacja termicznego przetwarzania odpadów w Inowrocławiu. Ona właśnie zastąpi stare kotły węglowe. Zresztą podobną instalację mamy już funkcjonującą z powodzeniem od długiego czasu współpracując z firmą, która dostarcza właśnie z takiego z instalacji termicznego przetwarzania odpadów w Sassfurcie w Niemczech. Więc jakby to są jakieś istotne komponenty właśnie naszej ścieżki dekarbonizacyjnej. Oprócz tego w pozostałym zakresie mamy szereg otwartych opcji, decyzje inwestycyjne do podjęcia, no ale to będą wszystkie usual suspects, prawda, które są dostępne na rynku, czyli po RDF-ach, prawda, biomasa, gdzieniegdzie pewnie zasilanie gazem i również, co niedawno też komunikowaliśmy, przyglądamy się SMR-om. No, oczywiście jest pytanie w długim terminie, na ile one będą, ta technologia pewnie będzie dojrzała i możliwa do zastosowania, natomiast to tak, pełne spektrum. Ale właśnie tutaj to chciałbym tylko się spytać, czy ten jakby rozszerzenie modelu biznesowego z produkcji chemicznej i opakowań w ten obszar odpadowy, bo to jest inny obszar biznesu, prawda?
Czy to było jakby podyktowane, to było już wcześniej w modelu biznesowym waszej firmy, czy na etapie tej strategii biznesowej? Jakbyś... Inaczej, bo akurat w przypadku przetwarzania odpadów współpracujemy z partnerem, niemiecką firmą EEW, która jest inwestorem w samą instalację. Okay. My będziemy odbiorcą pary technologicznej. W związku z czym, natomiast jakby... Więc o ile to nie jest jakby element stricte, prawda, dla nas wyjścia aktywa w nowy segment, to jest to na pewno jakby dwojakiego rodzaju taka innowacja dla nas. Tak? Jedno to jest odejście punktowe od modelu, w którym sami zarządzamy aktywami energetycznymi, bo jednak jesteśmy firmą chemiczną i tu mamy swoje kolowe kompetencje. Nasza energetyka zawodowa jakby. Dokładnie, tak. I druga rzecz, jakby to wymaga otwarcia się na partnerstwa. Partnerstwa strategiczne właśnie. I to jest jakby też obszar, który eksplorujemy. No tak, to też wymaga nieco innego typu współpracy, aliansów długoterminowych i tak dalej. Dzięki. I trochę w tym temacie emisji z procesów technologicznych, oczywiście to jest ten temat, który wspominałeś, ale jeszcze jest chyba ważny wątek centrum R&D, czyli wewnętrznego centrum kompetencji, które zbudowaliście. I czy temat dekarbonizacji to był jeden z powodów, dla którego to centrum powstało? Jaka jest rola tego centrum aktualnie? Jakbyśmy mogli ten temat jeszcze zgłębić? To samo powstanie Centrum Kompetencji R&D jest, znaczy no, dla firm z branży chemicznej, no to jakby mimo wszystko rozwój produktowy i procesów technologicznych jest niezwykle istotny w ogóle dla utrzymywania i budowania swojej pozycji konkurencyjnej, więc to pewnie i tak byśmy to zrobili, niezależnie od dekarbonizacji. Natomiast, biorąc pod uwagę, jaką wartość możemy wydobyć z procesu dekarbonizacji w przypadku tak energochłonnych procesów, jakie mamy w swojej firmie, no to rzeczywiście jakby jeden z głównych fokusów naszego centrum R&D to jest dekarbonizacja, tak? Więc powiedziałbym, że to od tej strony dochodziliśmy, ale poza R&D, takim rozumianym jako właśnie usprawnianie bądź wymyślanie elementów procesu na nowo, tak? Gdzie współpracujemy często z placówkami naukowymi, uniwersytetami i tak dalej, mamy też powiedzmy drugą odnogę tego centrum kompetencji, którą są New Ventures, jak nazywamy, i tam podejmujemy współpracę ze startupami. I na tym polu idziemy w dwojakim kierunku. Po pierwsze, przyglądamy się startupom, które mogą przynieść nam pewne usprawnienia bądź właśnie jakiś skok technologiczny do istniejących biznesów, ale także patrzymy sobie na startupy, które są nieco poza naszym core biznesem, natomiast jakby gdzieś w zasięgu, także wkomponowanie ich w funkcjonowanie naszej grupy powinno być dosyć łatwe. Tak? Dzisiaj zainwestowaliśmy w kilka startupów. 90% z nich znajduje się poza Polską, więc jakby mamy bardzo szerokie geograficzne też pole naszych zainteresowań. Wskazać nie możemy jedno, to pytał Pan o odpady, tak? I rzeczywiście jakby na tym polu wychodzimy na obszar przetwarzania odpadów jako inwestor w spółkę Depoli, która zajmuje się odzyskiwaniem, doprowadzeniem do zamknięcia cyklu, czy obiegu, do zamknięcia obiegu plastików typu PET w gospodarce, tak? Jakby, bo obecnie stosunkowo niewielka ilość plastiku jest odzyskiwana, jakby reszta trafia do przetwarzania termicznego. No i tutaj widzimy jakieś pole, prawda, do przyszłego wzrostu. Innym obszarem są membrany postosowane w procesach technologicznych, które w znacznej mierze ograniczają zużycie energii. No i o ile i w tym momencie jakby nie tylko patrzymy na możliwość zastosowania tego w naszych procesach technologicznych, ale również jak na sprzedaż tej technologii innym firmom przemysłowym. To ja tylko jeszcze jedno a propos startupów, bo tutaj też tak z doświadczenia wiem, że to nie jest łatwy proces, jeśli firma tym nie zarządzała, takie procesu nie miała. I teraz gdyby Pan mógł się podzielić trochę, czy budowaliście pod to nowe struktury,
funkcjonalne w organizacji do zarządzania, do finansowania i zarządzania startupami, czy wpisywaliście to w projekty w danych obszarach, czy to odpadów, czy technologii? Jasne. To rzeczywiście jest tak, że potrzebne jest odrębne podejście i w związku z tym uznaliśmy, że trudno byłoby nam wdrożyć zupełnie nowe podejście, nowy sposób myślenia, nowe procedury w istniejące procesy i w istniejące biznesy, tak? Okay. W związku z czym, co do zasady, jeżeli chodzi właśnie o współpracę ze startupami, staramy się to robić z jednego miejsca, które zostało stworzone od podstaw. Natomiast, to jest jakby pierwsza część tej odpowiedzi, natomiast oczywiście bywa też tak, że niektóre rozwiązania możemy aplikować bądź testować, jakby pilotażowo wdrażać, prawda, w wybranych okay, business unitach. To wchodzi jako projekty. Wówczas to wchodzi w ramy, dokładnie jako projekty do business unitów, tak? Okay. Dzięki. I trochę dążąc, wracając jeszcze do tematu regulacji i kończąc trochę ten wniosek, ten aspekt związany z tematem R&D i Tech Venture. Rozmawialiśmy dzisiaj trochę o Science Based Target, że dołączyliście faktycznie do tej organizacji, ale zrobiliście to dobrowolnie, nie mieliście tutaj wymogu regulacyjnego. Ale odwracając trochę pytanie i właśnie dążąc do tematu regulacji, jakie szanse związane z nowym otoczeniem regulacyjno-prawnym widzicie dla grupy Ciech w ramach swojej działalności? Każdy ma inną perspektywę właśnie. Ja mogę powiedzieć o tym, że wdrożenie europejskich standardów raportowania i taki trend konsolidacji standardów ujawnień w zakresie zrównoważonego rozwoju jest na pewno dobrym trendem dla nas z perspektywy tych, którzy te ujawnienia przygotowują, bo to na pewno zmniejszy nasz nakład pracy, bo w tym momencie poza standardem GRI mamy jeszcze EcoVadis, mamy CDP i tego już się robi naprawdę dużo, a też jednocześnie jak my się staramy naszych kontrahentów jakoś ocenić, to mamy też zagwozdkę, kto jest wiarygodnym źródłem informacji dla nas i który standard jest najlepszy, żeby tutaj jakoś określić, skwantyfikować ten wpływ. Więc myślę, że ta konsolidacja i to ujednolicenie regulacji jest jak najbardziej dobrym trendem. Dokładnie. Może dwa punkty. Jeden taki, że w przypadku planowania strategicznego często rozważa się rozmaite, nie wiem, makrotrendy czy trendy rynkowe, i można w gąszczu, prawda, się zaplątać. Jakby i często przydaje się potwierdzenie regulacyjne, że to jest trend relewantny. To on ma znaczenie jakby i to się nie zmieni w przewidywalnej przyszłości. Więc jakby to nam stabilizuje też sposób potem myślenia o naszych celach, o sposobie prowadzenia biznesu. Tak? Więc jakby to w tym sensie regulacje, jakby przesądzając w jakimś kierunku, prawda, odpowiadają nam na niektóre pytania i możemy sobie po prostu potem swobodnie iść dalej. Więc jakby to jest jedna korzyść. Natomiast druga rzecz to jest taka, że najczęściej o regulacjach myśli się jako o pewnym problemie, z którym się trzeba zmierzyć, tak? Jakby i o raportowaniu na przykład jako o ryzyko regulacyjnym, obowiązku, tak, jakby dodatkowym obowiązku, nie wiem, biurokratycznym i tak dalej, tak? Ona powiedziała, w jaki sposób tak naprawdę to nam nieco uprości życie, bo standaryzuje sposób naszego raportowania. A druga rzecz jest taka, że to wprowadza też pewną transparentność, jeżeli chodzi o naszych konkurentów i wobec tego będzie nam łatwiej również komunikować z klientem przewagi konkurencyjne, którymi będziemy dysponowali. Mhm. Bo to będzie zestandaryzowane i łatwe dla klienta do odróżnienia. I w temacie regulacji mamy też pytanie od naszych gości, którzy nas oglądają, w temacie CBAM-u. Czy grupa Ciech jest dotknięta tą nową regulacją, która faktycznie teraz zmienia trochę oblicze, w jaki sposób prowadzić biznes? Pośrednio czy bezpośrednio? Jakbyśmy mogli tutaj prosić o komentarz. Jasne. Więc jeżeli chodzi o sam CBAM, to wśród tych pierwszych sektorów przemysłu, które zostały nim objęte, na szczęście pewnie naszych nie ma. Mówię na szczęście, dlatego naszej działalności tam nie ma, dlatego że jest bardzo dużo niewiadomych, jeżeli chodzi o praktykę stosowania CBAM-u. I chętnie przez jakiś czas poprzyglądamy się, w jaki sposób CBAM funkcjonuje, jakby trzymamy kciuki za koleżeństwo, prawda, z tam zajmujące się tam stalą chociażby i tak dalej. Po to, żeby lepiej wiedzieć, co CBAM dla nas oznacza, tak? To
sama logika próby ukrócenia carbon leakage, jakby jakiegoś wyrównania warunków kosztów, konkurencji, prawda, transformacji i kosztów, dokładnie tak, Europa i poza, to ta logika wydaje się bardzo słuszna, tak? Jakby na pewno sprzyjająca firmom europejskim, firmom unijnym. Natomiast jak to będzie wyglądało operacyjnie, w jaki sposób będą, na koniec dnia to wszystko sprowadzi się do tego, jak ślad węglowy jest liczony w danym produkcie i jak jest rozliczany na granicy przez organy celne. I jaki jest potencjał redukcji i jaki jest potencjał redukcji, dokładnie. W związku z tym jakby bardzo chętnie byśmy się temu przyjrzeli, jak to działa w pierwszym okresie. Natomiast na pewno jest tam pewien potencjał do wyrównania właśnie warunków konkurencji pomiędzy regionami. Tak, żeby też odzwierciedlić w znacznej mierze jakby te starania, które no, Ciech, ale i inne firmy europejskie podejmują na rzecz ochrony klimatu. Jasne. Ja bym chciał wrócić trochę do łańcucha wartości dłuższego, trochę też i temat CBAM-u trochę rozszerzyć, bo z jednej strony nie mieliście zgodnie z wytycznymi Science Based Target obowiązku wyznaczenia na dzisiaj celów dla skopu trzeciego, ale musieliście podjąć się dokładnego policzenia i gdybyście tego skopu trzeciego, gdybyście mogli się trochę podzielić doświadczeniami z tego procesu liczenia emisji. Baliśmy się trochę tego. To chyba każdy, kto się przybiera do tego ćwiczenia, ma swoje obawy. Na szczęście już w ramach poprzedniej strategii wdrożono jak to się nazywa ładnie, data-driven organization. I to nasze data-driven, no, myślę, że zdało test, może Kamil więcej powiedzieć, bo mieliśmy bardzo napięty harmonogram, jeśli chodzi o start projektu i czas na takie wstępne oszacowanie właśnie tego naszego progu 40%. Myślę, że dobrym takim podejściem też jest to, że my zanim zaczęliśmy już tak działać w praktyce właśnie ze wsparciem zespołu Deloitte, sami wewnętrznie zrobiliśmy sobie takie ćwiczenie odnośnie interesariuszy naszych wewnętrznych tego projektu, tego, kto powinien uczestniczyć w nim. Uprzedziliśmy też szefów poszczególnych działów, że będziemy potrzebowali zaangażowania ludzi oddelegowanych do tego, żeby z nami współpracować przy kalkulacji zakresu trzeciego, jednocześnie obiecując, że podzielimy się wnioskami z tego projektu. I faktycznie dodając trochę, bo dużo osób, dużo podmiotów będzie teraz stało przed tym wyzwaniem, żeby swój zakres trzeci policzyć. Zakres 1 i 2 dla wielu był i tak czymś znanym, chociażby przez aspekt EU ETS-u, ale zakres trzeci to faktycznie było wyzwanie i w waszym przypadku to, co chyba spowodowało, że faktycznie udało się policzyć ten ślad węglowy w dość szybkim czasie, nawet patrząc naszym okiem, gdzie mamy porównanie do innych klientów, gdzie faktycznie ten proces zazwyczaj trwał dużo dłużej, to pierwszym chyba z tych czynników sukcesu było to, co wspominałaś. Jak zaczęliśmy już projekt, każdy w organizacji był poinformowany, że taki projekt, ruszamy z takim projektem, po pierwsze. Po drugie też mieliśmy już zmapowane osoby, które mogą być w posiadaniu poszczególnych danych, co to od razu spowodowało tą skróconą ścieżkę do pierwszych warsztatów, gdzie takie dane będą omawiane, a kolejną chyba tym trzecim wymiarem jest to, że faktycznie jak mówimy o tych 15 kategoriach, oczywiście nie wszystkie kategorie są dla Was istotne albo w ogóle aplikowalne, to chyba tym najważniejszym wnioskiem jest to, że dostęp do tych danych po prostu był z poziomu po pierwsze grupy, czyli z poziomu Ciech S.A. na poziomie skonsolidowanym, te dane były w dość dobry sposób zaprezentowane, wystarczające na pewno, ale też dane tych danych, których nie było z poziomu grupy, były dość łatwo, w dobry sposób dostępne z poziomu poszczególnych jednostek biznesowych. I to faktycznie ten aspekt data-driven organization, o którym widziałaś, na pewno spowodował to, że proces liczenia u Was był dość procesem sprawnym. Ale czy moglibyście trochę więcej słów powiedzieć o tym data-driven organization, bo to jest, wpisuje to jakaś jedna z Waszych wartości czy zasad, trochę więcej na ten temat, bo rozumiem, że dane były dostępne szybko, ale co to zmienia, jakby znacie też inne organizacje? No właśnie. Tak, to myślę, że to był kawał roboty wykonany przez naszych kolegów i koleżanki do tego, żeby uspójnić zakres czasu, zakres danych prezentowanych też właśnie w czasie jak najbardziej rzeczywistym.
tego, żeby nie było dwóch obiegów informacji, tak? No bo często się zdarza, że zależnie kogo się zapyta, to na ten sam temat można uzyskać różne odpowiedzi. Czyli takie data collection plan, skąd bieramy, bardzo dużo pracy wcześniej zostało wykonane i teraz my z tego korzystaliśmy, myślę, tak. Tak, jednak punktowo można jeszcze powiedzieć, jakby, no bo to był jeden z przykładów zastosowania jakby sposobu zarządzania danymi, które mamy rozwinięte w organizacji, tak? Ale to, co staramy się robić z różnym stopniem dojrzałości oczywiście, ale w swoich procesach, to jest opomiarowanie w ogóle procesów technologicznych, tam gdzie to ma znaczenie. Potem agregacja tych danych, przetwarzanie i potem ekstrakcja z tych danych informacji zarządczej. Mhm. Więc na koniec dnia to wszystko sprowadza się u nas do właściwych mierników, KPI-ów, czyli tych kilku liczb, na które rzeczywiście patrzymy i które mówią nam o tym, czy proces jest prowadzony prawidłowo, nieprawidłowo, czy jest efektywny, czy nieefektywny i ewentualnie gdzie powinniśmy szukać jakichś właśnie znowu jakby optymalizacji. Tak? I często bywa tak, że wnioski z danych bywają kontrintuicyjne. Czasami jakby bazowanie na pewnych agregatach czy odczytach okresowych, tak, jakby nie pokrywa się z tym, co rzeczywiście mamy po opomiarowaniu instalacji, prawda, i po analizie, czy wprowadzeniu, nie wiem, jakichś bardziej skomplikowanych modelów analitycznych. No i to, co właśnie, jakby dwa konkretne przykłady rzeczy, które nam też pozwalają nieco wykonywać takie skoki rozwojowe, to jest Automated Process Control, czyli APC, i tutaj mamy partnerstwo z Honeywellem, który rozwija u nas właśnie tego typu opomiarowanie i analitykę danych procesowych, dzięki czemu model machine learningowy pozwala na uczenie się, w jaki sposób optymalizować prowadzenie poszczególnych elementów instalacji, bądź też instalacji w całości. No i drugi projekt, który rozwijamy tu z kolei w partnerstwie z Siemensem, to jest Digital Twin, który polega na zamodelowaniu wirtualnej instalacji, która jest kopią instalacji rzeczywistej, po to, żeby pewne rozwiązania testować przed wdrożeniem w życie i weryfikować, które z pomysłów są najlepiej mogą się sprawdzić w rzeczywistości. Tak? I to pozwala nam na znaczne jakby eksperymentowanie wirtualne w znacznej większej liczbie rozwiązań przed wdrożeniem. Tak? Temat chyba partnerstw, który wspominałeś, dwa przykłady chociażby, ale jaka jest ogólnie rola partnerstw w podejściu do dekarbonizacji? Na przykładzie chociażby grupy Ciech, jak ten temat zawiązywania partnerstw jest dla Was istotny w tym procesie? Jest, to powiedziałbym, że jest bardzo istotny. Dwa elementy, o których wspomniałem przed chwilą, one pozwalają czasem nam na oszczędności energii bądź ograniczenie emisji CO2, tak, zależy na którym końcu. Niekiedy w miejscach, gdzie pierwotnie się tego nie spodziewaliśmy, dzięki zaawansowanej analityce, tak, jakby i sami prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie, no to nie jest, znamy się na chemii, niekoniecznie znamy się na analityce danych, na obmiarowaniu i tak dalej. Więc jakby to jest kluczowe. I trzeci typ partnerstwa, o którym wspominaliśmy wcześniej, prawda, no to w zakresie energetyki. Rozszerzenie łańcucha wartości trochę albo odrobinę, punktowo, tak. Natomiast jakby znowu jakby doceniamy, że są firmy, które znają się na tym lepiej, w związku z czym chętnie się zaangażujemy w długoterminową współpracę, po to, żeby ostatecznie naszemu klientowi przynieść więcej wartości. I tak podsumowując trochę temat też kompetencji, które macie już w grupie Ciech i nawiązując trochę do tego, jak jako grupa Ciech podchodzicie do tematu budowania kompetencji właśnie z obszaru dekarbonizacji. Czy jest to raczej nastawienie na temat outsourcingu, czy raczej stawiacie na to, że te umiejętności są na tyle kluczowe, że chcielibyście rozwijać wewnętrznie w organizacji? Może na przykładzie naszego projektu z kalkulacją skopu trzeciego. Podeszliśmy do tego w ten sposób, że chcemy skorzystać z wiedzy zewnętrznej, z najlepszych praktyk i z doświadczenia w różnych organizacjach. Stąd zdecydowaliśmy się na współpracę, ale jednocześnie ustawialiśmy ten projekt, jakby już od razu definiując nasze wymagania w ten sposób, żeby jak najlepiej ten projekt jednorazowy, powiedzmy, w zbudowaniu procesu służył budowaniu kompetencji wewnętrznych. Stąd dla nas jednym z produktów istotnych było to, żebyśmy otrzymali takie narzędzie, które umożliwi nam samodzielną kalkulację albo z delikatnym wsparciem w kolejnych latach,
takie, które, na którym możemy pracować też właśnie modelując sobie wpływ różnych, różnych powiedzmy danych na wynik całkowity naszej grupy, a też tego, żeby dostać na tyle rozpisaną metodologię przyjętą przy tym procesie, żeby z jednej strony to był taki manual dla osób, które będą musiały się w to ewentualnie wdrożyć, a z drugiej strony w sytuacji, kiedy przyjdzie czas audytowania tych ujawnień, żebyśmy mogli pokazać, że rzeczywiście nasze podejście jest przemyślane i ono wynika już powiedzmy z jakiejś utartej praktyki. Tak? Ja może jedną rzecz tutaj dodam, bo też dla nas i też dla wszystkich, bo bardzo często my mówimy cel do roku 2030, zejście o te 40 czy 50%. Dobra, i mówimy, no dobra, skoro mamy zejść, traktujemy to jako takie jedno duże ćwiczenie. A czasem zapominamy, że od roku 30 do 40 znowu musimy zrobić wielki skok o 80% i od 40 do 50, od tego poziomu, z końca 40 znowu o 80%, czyli de facto jakby zasadne jest wbudowanie i kompetencji, i procesów decyzyjnych, i mierzenia istniejące procesy, bo to jest najbliższe 30 lat, mamy temat do zrobienia zejścia o 95% razem, prawda? I temat sprawdzonych rozwiązań, o których wspominałaś, jest ciechy w procesie zejścia z giełdy papierów wartościowych. I jak w tym kontekście odnosicie się do tematu związanego z dyrektywą CSRD? Jak to wpływa na ten proces i objęcie ciech? Dyrektywa nas obejmie z racji skali działalności, skali zatrudnienia. Z tym, że z opóźnieniem, więc staramy się teraz zjeść ciastko i mieć ciastko. Mianowicie te procesy, które udało nam się już ustanowić, ten obieg informacji, który funkcjonuje dobrze, zachować, jednocześnie nie narzucając sobie spełnienia może standardów giełdowych, które już nas nie będą do końca obowiązywały w zakresie nowych rzeczy. Chcemy zrobić to jakościowo, tak? Czyli jeżeli uda nam się zrobić jakościowo projekt związany z podwójną istotnością, z ustawieniem taksonomii. Być może będziemy gotowi wcześniej, może ujmiemy te rzeczy już w naszym podejściu do strategii też, bo to są istotne aspekty dla nas. Jeżeli robimy analizę podwójnej istotności, to chcielibyśmy, żeby ona była taką bazą do tego, jakie te KPI z zakresu ESG powinny być na przykład. I będziemy to łączyć, ale bardziej wpisywać w takie, powiedzmy, strategiczne podejście do naszej całej organizacji, do biznesu. Myślę, że po to, żeby komfortowo w tym ten raport za 25 rok już czuć, że mamy i przećwiczony, i przepracowany też z audytorem, co będzie nowością. Czyli faktycznie te dodatkowe kilkadziesiąt miesięcy pozwoli Wam zrobić To nie jest cała tak dużo czasu, tak naprawdę. Pozwoli Wam to zrobić faktycznie w dość przepracowany sposób i myślę, też że to jest... Myślę, że poczekamy trochę na to, aż się utrze praktyka rynkowa. Będziemy mieli szansę skorzystać z doświadczeń innych firm i też tego, że audytorzy będą już widzieli tak naprawdę, z czym to się je. Tak? Bo też nie ukrywajmy, audytorzy będą się też musieli nauczyć w tych pierwszych procesach, jak do tego tematu podejść, odpowiednie struktury zbudować. To na pewno. Moje ostatnie pytanie dzisiaj, perspektywa strategii, wracając do Piotra, mija w przyszłym roku i odpowiadając trochę w kontekście tej naszej dzisiejszej rozmowy, jak temat dekarbonizacji wpłynie na budowę samej strategii biznesowej, na kolejną Waszą perspektywę? Bezwzględnie będzie dekarbonizacja, ale tak naprawdę całe ESG. Jednym z kluczowych obszarów tematycznych, czy kluczowych wątków, które przewijają się przez wszystkie linie biznesowe i także są agregowane na poziomie grup. Więc z wszystkich powodów, o których rozmawialiśmy dzisiaj w czasie tej rozmowy. Z mojej strony to wszystkie pytania. Nie wiem, czy jeszcze Tomek chciałbyś... Może Państwo by mieli jakieś rady dla słuchaczy dzisiaj, jak do projektu dekarbonizacji podejść, żeby to poszło skutecznie, tak jak u Państwa. Najpierw się zmierzyć i zważyć. Tak. I w miarę szybko spróbować sobie to, do czego Pan nawiązywał, zoperacjonalizować swoje cele, to znaczy jak krok po kroku wyobrażamy sobie dojście, po to, żeby za każdym razem ta ścieżka była wiarygodna i sprowadzona do konkretnych projektów. Jasne. Bardzo Państwu dziękujemy za możliwość wspólnego dzielenia się doświadczeniem z szerokim gronem słuchaczy. Dziękujemy i zapraszamy Państwa na nasze kolejne wydarzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.